Oh dear. Spidermanie, kto to jest ten doktor Michaels? Chyba jest głównym naukowcem pracującym nad oddechem diabła. Znaleźliście go? Tak i nie. Sable mówi, że trzymają go w jakimś bezpiecznym miejscu w mieście, ale nie chcę zdradzić gdzie. Myślałem, że współpracujecie. Ja też. W porządku. Mam pomysł, jak go znaleźć. Dam znać, jeśli się uda. Hej, znalazłeś doktora Delaney? Tak, ale Lee też. O nie, co się stało? Lee go zaraził i zmusił do samobójstwa. Straszne. Musimy go powstrzymać. Musimy. Zanim Delaney zginął, podał Lee nazwisko. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Kto to? Nie wiem, ale pewnie pracuje przy oddechu diabła. Dowiedziałaś się z tej teczki czegoś o oddechu diabła? Tak, słuchaj. Parę lat temu Osborne zwrócił się do Fiska z prośbą o dyskretne zbudowanie laboratorium. Tajne laboratorium? Na oddech diabła? Jeśli jest tak niebezpieczny, jak myślimy, wszystko ma sens. Gdzie ono jest? Nic tu o tym nie ma. Osborne kazał Fiskowi wszystko usunąć. Mam tylko faktury z Fisk Construction opłacone z prywatnego konta Osborna. Znając Fiska, zachował je, żeby móc szantażować burmistrza. Wszystkie ślady prowadzą do Normana Osborna. Chyba pora złożyć mu wizytę. Wątpię, że cokolwiek ci powie. Nie zamierzam go pytać. Dobra, tędy mogę się dostać do gabinetu Osborna. Nie mogę tam wejść, dopóki nie wyłączę modułów bezpieczeństwa. Ale jeśli mnie zobaczą, zamkną cały budynek. Mógłbym chyba zhakować moduły sieci bezpieczeństwa z zewnątrz. Są kable sieciowe. Po nich trafię do modułu bezpieczeństwa. No i proszę, moduł bezpieczeństwa. Wygląda na to, że są cztery dookoła budynku. To powinno ułatwić sprawę. Co jest? Ochrona, meldujcie. Oddział Sable Alpha w gotowości. Wygląda na problem z prądem. Rozumiem. Zostańcie na zewnątrz, a my spróbujemy to naprawić. A już myślałem, że będzie łatwo. Do wszystkich oddziałów. Chyba mamy problem z oprogramowaniem. Wzywamy specjalistę. Przyjąłem. Dalej przeczesujemy teren. Jest drugi moduł. Co? Agenci, ktoś przejmuje jeden z naszych podsystemów. Uruchamiamy protokół Delta. Rany, już dosłownie wszyscy mają drony. Oddziały Sable, jak sytuacja? Na zewnątrz jest czysto. Teren czysty. Czyli nawaliło programowanie? Nie wiemy, badamy sprawę. Najlepiej zachowajcie czujność. Okej, jeszcze tylko dwa moduły. Do wszystkich oddziałów Sable. Istnieje niewielka możliwość, że mamy intruza. Analizujemy dane. Zachowajcie czujność. Przyjąłem, centrala. No i jest. Cholera, kolejny podsystem się wyłącza. Niech ktoś zajrzy na 85 poziom. Przyjąłem. Ptaszek poleciał. Muszę spadać. Hej, MJ. Jestem trochę zajęty. Streszczę się. Chyba wiem, gdzie szukać Charlesa Standisha. Jeśli się z nim spotkam, powinnam go nakłonić do mówienia. Skoro wiedział o Delaney'u, pewnie wie też coś o Michaelsie. Okej. Tylko nie rób niczego ryzykownego.
Skoro mowa o ryzykowaniu, muszę znaleźć ostatni moduł. Nieźle. Teraz mogę się dostać do gabinetu Normana i poszukać informacji o Morganie Michaelsie i o oddechu diabła. Na zewnątrz jest czysto. Czy mamy zamykać? Jeszcze nie. Pan Osborne jest w trakcie ważnej rozmowy. Ale szukajcie dalej. Ktoś na pewno tam jest. Moment. Przełączam na bezpieczną linię. Jestem o krok przed tobą, Wilson. Moi ludzie przetrząsnęli twoje akta. Jeśli spróbujesz ujawnić naszą umowę, cóż, twoje słowo przeciwko mojemu, a to nie ja siedzę za kratkami. Zaraz. Norman rozmawia z Wilsonem Fiskiem? Posąg Nio? O czym ty mówisz? Posąg Nio z domu aukcyjnego. Rozmawiają o teczce, którą znalazła MJ. Kto ma teczkę? My ją mamy, ale było w niej za mało danych. I właśnie dlatego dokonuje nieco bezprawnego, ale moralnie uzasadnionego włamania. Bingo! GR-27. Doktor Morgan Michaels jest głównym badaczem, ale lokalizacja laboratorium jest wymazana. Automatycznie sterowany CRISPR. Gdyby to faktycznie działało, mogłoby wyleczyć każdą chorobę genetyczną. Mukowiscydozę, choroby Huntingtona, szok. Ciary. Co? GR-27 to oddech diabła. Ma leczyć choroby, ale w obecnej formie jest jak broń biologiczna. Doktor Michaels nosi jedyną próbkę zawsze przy sobie. Dlatego Lee chce go dorwać. Znajdziemy Michaelsa, znajdziemy oddech diabła. Hej, co tam? Andrew, posłuchaj. Oddech diabła wcale nie miał być bronią. To lek na zaburzenia genetyczne, ale póki co jest niedopracowany. Zamiast uzdrawiać ciało, rozdziera je. Musimy odnaleźć doktora Michaelsa. Nie wierzę, że Sable zdoła powstrzymać coś tak groźnego. Mam pewien trop. Charles Standish jest w placówce Sable w Central Parku. Jeśli ktoś wie, gdzie znajduje się Michaels, to właśnie on. Próbuję do niego dotrzeć. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników. Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Zakraść się do bazy przy Sable? To nie jest dobry pomysł. Lepiej wrócę do Central Parku. Jest! Zdaje się, że doktor dzwoni. Peter, miałem objawienie. Klucz leży w umyśle. Spójrz na mnie. Umysł o nieograniczonym potencjale. Uwięziony w starym, zmęczonym ciele. Pomyśl, ile mógłbym osiągnąć, gdybym się z niego uwolnił. Tworząc interfejs neuronowy, powinniśmy odważnie szukać czegoś więcej niż możliwości kopiowania naszych marnych ciał. Wejść w głąb umysłu. Nie widziałem jeszcze u doktora takiej ekscytacji. Oby nie była za wielka. Gdzie jesteś, MJ? Szlak! Dotrzeć? Tam jest pełno strażników! Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Standish gdzieś tu jest. Muszę jakoś ominąć strażników. Pora sprawdzić, czy przynęty od Pita działają. Ten otwór w ogrodzeniu wygląda obiecująco. Muszę odwrócić uwagę straży. Z drogi, chłopcy. Co to?
wyjść. Już. Zostań tu. Sprawdzę, jak tam nasz gość. Gość. To pewnie Standish. Musi gdzieś tu być. Zdawało mi się. Co to? Yeah.